Policzę teraz od 1 do 3. A kiedy będę liczyć, połączysz się z częścią subtelną istoty pierwszej. Jeden, dwa, trzy. Jest. Powiedz, kto zamówił tą sesję? Kto prosił o informację poprzez tą istotę? I zapytaj, czy chce uczestniczyć w tej sesji i odpowiedzieć na pytania osoby, która zleciła tą sesję. Tak. Zapytaj, jak się czuje ta istota? Bardzo silnie. Ja też jej tak obieram. Silne. I siłę. O takiej silna siłę, jest, tak? Silna i o takiej bardzo ciężkiej masie, jeżeli tak to mogę powiedzieć. Że jak przyszły, to po prostu, nie wiem, ten ich pole, czy ta energia bardzo jakby, no, czuje opór jak gdyby, napiera jaki, na mnie, napór. Ich, ile ich przyszło? Jedna istota jedna, miała. Jedna, ale ich mówię, że w tym gatunek. Rasa. Rasa. Pierwsze pytanie. Osoba, która zamówiła sesję, chciałaby wiedzieć, przypomnieć sobie, kim jest poza ciałem fizycznym. Oni. Ta istota nazywa ją kruchą istotą. A może to bardziej sprecyzować, co to znaczy krucha istota? Według niej? To jest ktoś taki, kto nie walczy i poddaje się wpływom. Wpływom jakby panujących na ziemi i w przestrzeni. Oni tak to określają. A powinna walczyć? Tak, powinna być silniejsza i jakby stanąć w swojej całej klasie okazałości, a takie w ogóle nie jest. A jak wygląda ta cała okazałość i ta klasa? Dużo światła i siły. Tego ludziom brakuje. Nie mają światła. To światło ich gaśnie. A ta istota, to znaczy ta osoba, która zamówiła sesję, należy do nich, do tej rasy? Nie. Ma kontakt z nimi? Tak. Czy należy do tej rasy? Nie. Nie? Nie. A kim jest? Człowiekiem. Ile ma wcieleń za sobą na ziemi? Gdzie inkarnuje się po tym wcieleniu? Ciekawe bardzo, co mówi. Mówi tak. To jakby zależy, czy uda się ją przejąć w całości. I tak mówią. Jeśli tak, zostanie zabrana, pójdzie z nami. Dokładnie mówią tak. Pójdzie z nami.
Dlaczego? Jeżeli tak będzie bardzo tego chciała, to po pierwsze ona, a po drugie, czy tutaj muszą jakby z reptilianami ustalić, czy po prostu będzie to możliwe. To musi być jakaś umowa, jakiś kontrakt, jakaś taka ugoda, że będzie można ją to zabrać. Ale nawet nie chodzi mi o ciało fizyczne, tylko po prostu o jej duszę. W tym momencie dusza tej osoby, która zamówiła tę sesję, tak będziemy mówić, to w stanie jest dramatycznym. Dlatego nie mówią, że tego światła tam w ogóle nie ma, bo ona jest w klatce w ogóle gdzieś tam umiejscowiona i wygląda bardzo źle. Nie ma jej jakby. Nie kieruje tym życiem. Absolutnie nie. Ale kontaktuje się z tymi istotami. I one wiedzą, jeżeli uda się ten jakby po śmierci załatwić ten interes, to będzie jakby interes, to ją zabiorą. To tak jakby stać się jednym z nich, o, do tego to porównam. Czy jedną z nich, jeżeli można tak powiedzieć. A kto tego chce? Oni? Oni i jakby ciało mentalne, czy ta energia mentalna tej osoby. A jak patrzę na duszę, to dusza jest tak wystraszona, że... Nie wiem, ona po prostu tak jest wystraszona, że później może się na to zgodzić ze względu na to, że tak jakby ma dosyć wszystkiego. To nie jest to, że ona tego pragnie, dusza nie. Nie patrz, tylko pytaj tą istotę. Nie patrz, tak? Bo Dobra. Odpowiedzi niech przychodzą od tej istoty. Więc zapytaj tą istotę. Tylko wyjaśnię, że tak mówimy, znamy imiona tych istot, bo jeszcze jedna będzie poproszona, ale na życzenie klientki nie używamy tych imion. Zapytaj istotę, pierwszą istotę, jak już zabiorą, i będzie to możliwe, żeby poszła z nimi, jej część subtelna, to co wtedy? Co wtedy się stanie? Co planują? Będzie wolna. Twierdzą, że będzie wolna. A co to znaczy wolna w ich rozumieniu? Że nie będzie poddana jakby ziemskim wpływom. To jest coś takiego. Tylko będzie jakby wyżej ponad to. Ale wyżej ponad to, to tak jak on mi powiedział bynajmniej, to czy ona, właśnie to, płci tu nie ma, przepraszam, że czasami mówię tak. Ona, czasami mówię on, ale tak jakoś tak mi się nasuwa. Ale to tak jak gdyby... istota to jest ona, tak? To... No dobra, to będę mówiła ona. To tak jak gdyby... Jakby to powiedzieć, no nie na ziemi, ale wyżej, tak mi pokazali, wyżej jakby, no nie wiem, między wymiarami albo coś takiego. Tak jakby zostać między wymiarami, o. I będzie się jeszcze wcielać? Nie. Nie. Dlaczego? Osoba, która zamówiła sesję, ma poczucie, że należy do tej rasy. Że jest gwiezdnym dzieckiem, gwiezdnym wędrowcem. Dlaczego ma takie poczucie? Ona mówi, że wysłała impuls i po prostu porozumiewa się z nimi, tak jakby wołać ich o pomoc. Mi się pokazało to, jak oni to w ogóle też ona to przedstawia, w takim taka linia, która idzie jakby jakaś taka piłeczka powiedzmy, która odbija się tutaj od klientki i leci po prostu w ich stronę. To jest coś takiego, tak to wygląda w energii. Teraz, kiedy ona to zrobiła? Cztery lata temu.
A dlaczego oni zdecydowali się w ten sposób odpowiedzieć czy zareagować? Ona mówi, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, jakby nie chce. Czy ja zobaczyłam całą historię, ale nie wiem, czy ja mam odpisać, bo to jakby nie jest bezpośrednio od niej, tylko ja wiem, jaki jest powód. Ale oni nie chcą, ona nie chce odpowiedzieć na to pytanie. Ja znam tą odpowiedź. Czy Obraz Awianie zobaczyłam. mają status siewców? Siewców życia. Nie, tylko i wyłącznie oni mówią, że tylko jakby, jakby to powiedzieć, pokazują mi tylko tą rasę, swoją rasę, a nie jakby jeszcze coś dodatkowego czy innego, nie. Tylko ich rasa własna. Czyli nie zasiewają życia? Nie, nie. Osoba prosi o więcej informacji na temat tej cywilizacji. Pokazuje mi coś takiego, że w zależności w jakiej przestrzeni, czy na którym wymiarze są, bo to jakby oni istnieją pomiędzy wymiarami. Tak mi tutaj pokazuje. W zależności na którym wymiarze jest ta istota, tak jakby ich zachowanie, czy jakby sposób bycia jest dostosowywany do odpowiedniego wymiaru. To nie jest tak, że na każdym poziomie, na każdym wymiarze oni się zachowują tak samo. Na jednym są łagodni, na jednym są bardziej agresywni. Na jednym robią coś takiego, na innym jeszcze coś innego. To jest ciekawe. To tak jakby dostosowują swój sposób bycia, czyli w ogóle istnienia odnośnie do danego poszczególnego wymiaru. Do częstotliwości i praw, jakie panują na danym, tak. W danym wymiarze. Tak, dokładnie tak. Czyli w materii są inne prawa, w energii inne i im wyższe są częstotliwości, to też są inne możliwości, inne zasady. Tylko też to, co mi na przykład pokazała, to nie jest tak, że zawsze w jednym są łagodni, a w innym na przykład nie. To nie jest tak, że zawsze są mili, sympatyczni i jakby no ta łagodność cały czas. Na jednym są łagodni, ale mówię, na innym już nie są łagodni. Jak oni funkcjonują? Czy jak powstali? Czym się zajmują? Czym się odżywiają? W ogóle funkcjonują, to jest jakby ciekawe, bo pokazują mi swój własny, to tak jakby wieczna szkoła, edukacja, do tego to porównam. Nauka. To oni jakby tą swoją rasę, bo są tam mniejsze i większe osobniki, ja tak to odbieram. Jakby te mniejsze, chodzi mi jakby młodsze istniejem i starsze. To te młodsze istnieje, oni jakby poświęcają czas, czy w ogóle na edukację, jak gdyby, tak jakby stawiali w ogóle ogromny, ogromny nacisk na edukację własnej rasy. Bardzo to jest ciekawe. Tylko mówię, w zależności wtedy, jak tam na tej jednej jest łagodność i widzę tą edukację, na innym z kolei widzę ściąganie energii od czegoś innego, na innym poziomie, żeby ta energia, żeby oni mogli po prostu jakoś też funkcjonować, ale na przykład, jeżeli jest możliwość, że też mi taką scenę pokazuje, jak nie chcą tu funkcjonować w przestrzeni ziemskiej, jakby na Ziemi, już mówię dlaczego, bo to jest też ciekawe, ale są bardziej agresywni jak w tej przestrzeni naszej ziemskiej. To jakby zmaterializowanie by byli, o to mi chodzi. To większa jest wtedy agresja i
oni tego jakby nie preferują. O, wolą bardziej być na tych wyższych poziomach niż tutaj jakby na nasz schodzić. Tak na nasze, gdzie jest nasze istnienie. Jeszcze chwilę, coś pokazuję. Jakieś kulki. Jak to jest też ciekawe, to tak jakby odbicie lustrzane. Już mówię, o co chodzi. Jak to wytłumaczyć? Pokazali mi tak, tą przestrzeń, gdzie funkcjonowałam, pokazali, zawsze tak mówię, pokazała, bo już widziałam już więcej tych istot, ale ona mi cały czas pokazuje tak, te wymiary, w których jakby funkcjonują, mówiłam w zależności od tego, jakby od tego ich zachowania i później są jakieś takie dziwne kulki i to tak jakby, to jest próba odtworzenia lustrzanej rzeczywistości, czy tam jakby tych wszystkich wymiarów, co są tu, nagle widzę jakieś trzy kulki i później jest jakby odbicie lustrzane i jakby ktoś chciał odtworzyć, znowu to samo. Ktoś, chodzi mi o to ich, jakby oni się mieszają. W odbicie? Tworzenie tego odbicia? Jeśli tak dobrze zrozumiałam. Tak jakby próbowali tworzyć coś, gdzie będą mogli być bardziej sobą, jakby w takiej naturalnej, jeszcze innej formie niż jakby to, co ja tutaj widzę. Żeby nie skakać już być pomiędzy wymiarami ten, tylko te kule mają jakby, oni coś takiego robią, żeby połączyć te wszystkie, że tak powiem, wymiary, dziwna sprawa, w jedną tak jakby skompresja i w jedną przestrzeń to połączyć. Żeby funkcjonować jakby na innej przestrzeni czy płaszczyźnie, ja tak to odbieram. Stworzyć sobie dom, taki fizyczny dom. A dlaczego go nie mają? Mieli kiedyś? Tak. Coś się u nich rozsypało. To tak jak gdyby za dużo rzeczy się nałożyło naraz na siebie i powstały inne warunki panujące w tej przestrzeni, nazwijmy to kosmicznej czy międzywymiarowej. Oni jakby utknęli pomiędzy tymi wymiarami. No, to nie jest tak, że oni tak zawsze byli. Nie, nie. Też zostali przez stworzenie przez kogoś. To nie jest tak, że nie wiadomo skąd. Zostali stworzeni przez kogoś innego. Niż człowiek? Tak. Czy? Tak. Czyli skupiają się najbardziej na stworzeniu tego domu dla siebie. Tak. Niż zasiewaniu życia. Gdzieś na jakichś planetach. Tak. To tak jak nam, to, czyli jakby pokazują w ten sposób, no nam teraz, że tworzenie jakby tej innej przestrzeni jakby do życia, czy czegoś takiego, że to jest po prostu możliwe. Nie wiem do końca, co są te kule, bo jakby nie powiedzieli dokładnie, o co tu chodzi, tylko zobaczyłam trzy takie kule, które wiszą. To zapytaj. Zapytaj, czym są te kule? Pierwiastki. Mieszanka pierwiastków. Do czego służą? Do tworzenia tej nowej przestrzeni.
Tam jakby te kule tego powodują odbicia to, lustrzanego, tak? Odbicie lustrzane, ale tu ja też widzę tak, oni tu też mi pokazują jakby miejsce, tworzy się miejsce. To tak jak gdyby, jak tłuszcz na przykład na wodę wrzucimy i taka, takie coś tam się robi, nie? Takie jakby coś odseparowane, oddzielone. Takie coś się tam dzieje. Czyli taka częstotliwość? Tak. Inna? Złożona z tych częstotliwości, czy pomieszana z częstotliwości, które istnieją? Tak. Tak, dokładnie przez te kule. I wtedy jak już stworzę, a dużo czasu jeszcze potrzebują na stworzenie tego miejsca? Dużo. Bardzo wolno się tworzy, bardzo długo. Około 1000 lat, tak na nasze ziemskie. To 1000 lat jeszcze będą funkcjonować w ten sposób jak teraz? Tak. Jest pytanie, gdzie inkarnuję po tym wcieleniu? I ja już je zadałam, ale ta istota odpowiedziała, że jeżeli z reptyloidami się tam dogadają, to tak, wtedy to ją zabiorą, tak? Tak, To wtedy tak. Tam z nimi będzie. A dlaczego mają się z reptylianami dogadywać? Co mają reptylianie do tego? To jest ich terytorium. Ziemia. Czyli chcą pomóc duszy naszej tutaj klientki na jej wezwanie uwolnić się z tej przestrzeni. Tak. Tak? Tak. A dlaczego akurat jej? Dlaczego wybrano ją? To było z tym symbolem, co mówiłam, co mi pokazała. To A takie przypomnę. Zgłoszenie się. To ma jakby Czyli głęb... To ma ona, głęb... a dlaczego, a inni, gdyby poprosili, to nie? Też, tylko ja mówiłam, to ma drugie dno, o którym istota nie chciała mi powiedzieć, a ja to zobaczyłam. Dlaczego nagle? Ja nie wiem, czy mam to mówić, czy nie. To nie jest być istotą, oni nie chcieli tego powiedzieć, a ja to zobaczyłam, dlaczego tak naprawdę się dzieje. Więc nie wiem, czy to mówić, czy nie. Ciekawa jest odpowiedź, ale... Pani zdecyduje, pani dyrektor. Nie, to nie, nie. Mów. Mamy tutaj tylko prośbę o odpowiedzi od tych istot. Jak zdobyć? To jest pytanie do istoty. Ale jeszcze też poproś i połącz się z drugą istotą. Jest? Tak. Jak się czujesz, kiedy ta istota się pojawiła? Się połączyłaś? Jest różnica jakaś między tymi jest, dwiema istotami? jest, 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 jest. Też taka potężna i taka silna? Nie, właśnie nie, zupełnie na odwrót. Teraz jakby wszystko wyrównało, nie ma tego napięcia, nie ma tego parcia, tego nacisku, a jest większy spokój po prostu. Też zapytaj, czy zgadza się udzielić odpowiedzi na pytania naszej klientki? Tak. I czy może odpowiedzieć na to pytanie dotyczące dostatku finansowego? A się Jak śmieję. zdobyć dostatek, nie popełniając błędów inkarnacyjnych? Ja tylko już powiem, że tak śmieję, bo jak on przyszedł, to tak jakby rzeczoznawca przyszedł. Tak go odebrałam, jako istotę, która jest rzeczoznawcą. A tu takie pani zdanie, pytanie. Moment. No to odpowiedź jest taka, jeżeli chodzi o materię, to nie jest to możliwe. Jakby fizyczne posiadanie, o to im chodzi.
nie jest możliwe posiadanie dostatku finansowego bez błędów inkarnacyjnych? Tak. A dlaczego? Bo wszystko jest ustanowione warunkami przez reptylian, jakby przez tym, co się jakby miało wcześniej. Czyli On każdy, jest. kto ma dostatek finansowy, jest obciążony inkarnacyjnie, że będzie później, reptilianie będą mogli później coś Inaczej, tam. inaczej, na odwrót. Poprzez uwarunkowanie, kto ma co obecnie teraz, to było uwarunkowane tym, co było wcześniej. O to chodzi. Czyli jeżeli ktoś żyje w dostatku finansowym, to jest to. To jakby teraz dostał na to pozwolenie pozwolenie. Od Tak. reptilian. Tak, tak. I tu nie ma, a potem nie wykorzystają tego znowu do manipulacji? Tak. A jak ktoś teraz no nie ma dostatku finansowego? Może później mieć, jakby w innych życiach. W innych Ale życiach? to jakby, tak, ale to jakby nie o to chodzi, bo oni też tutaj mi pokazują, bo to jest jakby odpowiedź na to pytanie, ale można znaleźć ten balans. Oni mówią, że zawsze należy szukać balansu w sobie. I to ten balans przedstawiają mi jako białe światło, które jakby, jakby to powiedzieć, opanowuje przestrzeń, która jest dookoła ciebie, tak mi pokazują. I to jakby wyrównuje wszystko. I wtedy jakby ma się i tą balans. Chodzi o balans wewnętrzny i zewnętrzny. Jak chcesz mieć na zewnątrz w baterii balans, w środku najpierw musisz mieć balans w sobie. Taki Czyli jakby jeżeli mamy. Niezależny od tej karmy. To jest coś jeszcze innego. A co należy robić, żeby ten balans utrzymać? Pokazują mi taką spiralę. Spiralę wody ogólnie. To tak jakby harmonizować wodę, całą strukturę wody w sobie. Woda jest kryształem, ma strukturę kryształu. Czy harmonizować wodę w sobie? Zapisuje też informacje, ale tak może jeszcze coś powie na ten temat, żebyśmy nie musiały się domyślać. A jak harmonizować wodę w sobie? W jaki sposób? Chodzi o emocje? O zdobywanie wiedzy? Nie, chodzi o taką czynność. W ogóle pokazuje mi się taka czynność, oni mi pokazują. Kiedy człowiek siedzi na ziemi, może słuchać muzyki, jest w naturze, się relaksuje i nagle ta jego jakby wyobraźnia, czy ta moc wewnętrzna wypływa na zewnątrz i pokazuje mi się scena, kiedy cały jakby świat i cała ziemia jakby się obraca, wszystko się obraca dookoła, a ten człowiek zostaje w miejscu i w taki sposób tworzy się ta harmonia. Nie wiem, czy to jest podpowiedź, ale takie coś zobaczyłam. Czyli tworzy wizję, kreację i cały ten proces kreacji. O to chodzi? Kreację, odczucia, ale jakby ze spokojem, albo o ten spokój tu też chodzi. To jest bardzo istotny ten spokój. Po prostu wchodzi w taki stan, że ma poczucie, że jakby wszystko się kręci, a on jakby stoi w miejscu. To jest coś takiego, to jest ta harmonizacja i to tworzenie. A jak taki stan osiągnąć? Co pomaga? Natura. A konkretnie czy są takie jakieś miejsca lepsze, gorsze w naturze? Woda na przykład, czy raczej las, czy pustynia? Góry? Czy gdzieś pod wodą na przykład zanurzanie najlepiej gdzieś się? Bardziej, jeżeli jest cicho, cicho, przede wszystkim cicho.
Cicho, czyli tylko woda czasami głosy może natury. Rozpraszać. Tak, ale woda na przykład jak już płynie, to mówią, że może rozpraszać. Cisza. Chodzi o ciszę. Czy może w być naturze jest środek cisza? Pola. To chyba może jedynie być w środek jaskini. Pola. Cisza. No na środku pola. Zależy o jakiej porze dnia, ale chodzi o taką fizyczną ciszę, czy o taką wewnętrzną ciszę? Fizyczna pomaga tej wewnętrznej. Fizyczna cisza na łonie natury pomaga osiągnąć stan tego rozkręcenia. Stabilizacji bycia, wody. Tej harmonizacji wody, tak? O, Czyli, że się jest jakby w środku czegoś, a wokół wszystko się kręci, czyli wokół jest się w środku tego, co się kręci. Jakby świat zawirował. Tak. I wtedy jest się w takiej jakby mocy uzyskania wszystkiego, czego się potrzebuje. To dobrze to rozumiem? Tak. Nawet, bo pytanie było o finanse, tak. Dostatek finansowy. Jak jest ten balans wewnętrzny, harmonizacja i potem na zewnątrz wychodzi, to ta materia też wtedy przypłynie. Czy nic już więcej jakby nie trzeba robić? Nie, ona wtedy przypłynie, czy to w postaci jakiejś okazji, czy jakiejś po prostu gotówki, czegokolwiek, ona przypłynie. Bo to, co wcześniej powiedzieli, to było uwarunkowane karmą i tak dalej, a oni powiedzieli, jak to zrobić jakby poza te warunki, czyli jak to się na przykład źle w danym momencie i jak to po prostu naprawić. Jeśli chodzi o materię, żeby ktoś chciał więcej tej materii zyskać. A co jest dostatkiem dla nich? To są teraz dwie istoty z tej rasy Kariu, tak? Co to, jest co u się, nich u nich dostatkiem? akurat to edukacja, ten nacisk na edukację, jakby na tą wiedzę. To jest najcenniejsze u nich. A patrząc na ludzi, to jest to światło, o którym mówili na początku. Ale my też się edukujemy. Też edukacja też jest dla nas cenna, bo to też daje pewną wolność. Czy to już są wszystkie informacje, które na to pytanie może nam udzielić? Moment. Jeszcze tam mówi, że zastosuj, a otrzymasz cuda. Oni tak to nazywają. Zastosuj, a otrzymasz cuda. Czy to jest coś podobnego do medytacji? Wyciszenie umysłu, jak w medytacji i niemyślenie? Nie. Nie? Czy Nie. To jest tworzenie wizji? Wizualizacja? Najpierw, jak z tego, co ja tutaj widzę, najpierw chodzi o ten, to tak jakby wir, stworzenie tego wiru. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, opisać. Stworzenie wiru. Ta harmonizacja wody i później się wir pojawia. I ten wir się wydostaje jakby z ciała na zewnątrz i wtedy pojawiają się dopiero te obrazy. Obrazy albo... Człowiek, jak zacznie mu świat wirować, może siedzieć i nic nie robić, ale jak zacznie świat wirować, te poczucie, że coś się rusza, to wtedy znaczy, że zharmonizowałeś to, co oni mówią, tą wodę. To już jest wszystko, czy wtedy trzeba wizję jakąś wprowadzić? One te wizje same chyba przyjdą. Nie mówią o żadnych wizjach tutaj w tym przypadku. A intencja? Odczucia albo coś takiego, odczuwaj. Intencja to będzie przecież na początku, jak już ty tam pójdziesz, tak? Co chcesz tak, mieć. A odczucia to odczuć, jak to jest żyć w obfitości finansowej? O takie odczucie chodzi? Oni cały czas tylko mówią poczuć to? O tym wirze, że odczucie tego zawirowania. To już jest, odczucie zawirowania. A jak długo trzeba na taki efekt czekać? Czy to trzeba godzinami czekać, czy jest coś, co... Po prostu tak, przyjdzie od razu ten efekt wirowania. Oni tutaj wskazują jakby kilka dni, jeśli chodzi o nasz czas, kilka dni. Kilka dni siedzieć na polu? Nie, kilka dni i efekt powinno się zobaczyć. Nie, ja pytam o nie już efekt,
tej obfitości finansowej, tylko jak długo, żeby ten stan uzyskać? Ci śmieją. Od indywidualnych jakby, no nie wiem, warunków. Każdy ze sobą. Indywidualnie, tak? Tak, tak. Od zaawansowania i świadomości? Zaawansowania w takich praktykach i poziomu świadomości? Może tak być. I osiągnięcia tego spokoju wewnętrznego. Mhm. Klientka pyta, jak włączyć widzenie pozazmysłowe w przyszłości? Czy potrzebuje poprawić coś w ciele fizycznym? Nie. Tak naprawdę mówię, potrzebujesz duszy, żeby wróciła na miejsce. Czy jestem wolna od implantów i interferencji? To jest pytanie klientki. Zapytaj którąś z tych istot. Nie. Kiwa głową, że nie. Klientka. Ma poczucie, że jest gwiezdnym wędrowcem i pyta, na jakiej zasadzie takie istoty, tutaj podaję, że spolaryzowane pozytywnie, przepraszam, na jakiej zasadzie istoty spolaryzowane pozytywnie pracują poprzez gwiezdnych wędrowców? Pokazała mi się scena, pokazują mi tutaj nałożenie się energii tych jakby istot na człowieka albo coś takiego, ale to jest jakaś forma bardziej manipulacji w takim sensie, że jakieś działania się wykonuje. Ja tak przynajmniej to jest to, co mówię, że ja to odbieram jako formę manipulacji, a oni to pokazują jako odbiór, jakby nałożenie energetyczne na inną istotę. Nałożenie energetyczne pokazują. Nałożenie się czegoś. Jakby ich energii, tych tamtych istot na inne istoty. Czyli ingerują w pole? Tak. Tego gwiezdnego wędrowca? Tak. To jest za zgodą? Nie zawsze. Bardziej jak gdyby czasami jest chęć, a czasami jest nieświadomość. I taki gwiezdny wędrowiec czuje, że to jest jego, czy że to jest czyjeś? Może czuć, że to jest jego. Czy to jest korzystne? I tak, i nie. Czy to jest korzystne dla gwiezdnego wędrowca? To jest bardzo ryzykowne, bo oni pokazują mi tak, albo możecie to przejść czymś uchronić, albo możecie coś wpakować, jak w terapaty. Pokazali mi takie przeciągnięcie się z jasnego na ciemne, z ciemnego na jasne. To jest bardzo ryzykowne. To też pewnie zależy od świadomości. Możliwe. To jest ryzykowne. To jest przyciąganie się jakby liny, że jesteś tutaj. Nagle możesz iść w jasną przestrzeń, możesz iść w ciemną przestrzeń. Jak można lepiej się z nimi kontaktować? Jak nasza klientka może się z nimi lepiej kontaktować? Chyba chodzi, tak rozumiem, o tą istotę pierwszą i istotę drugą, konkretnie z nimi. To jest ciekawe, jak pokazują przed snem zadawać pytania i spać.
czy teraz mają jej coś do przekazania? Oni by jej radzili uratować siebie. A co to znaczy uratować siebie? Klientka twierdzi, że jest szczęśliwa i wszystko jej się dobrze układa. Co to siebie? O jaką? O duszę chodzi. Czy jeszcze coś chcą jej przekazać? Tylko tyle. Pytanie dotyczące przyszłego wcielenia potwierdzi lub zaprzeczy jej przypuszczenia klientki, że skąd przyszła, tam wróci. Czyli ma takie przypuszczenie, że przyszła skądś i tam wróci. Ale wcześniej już tutaj pokazały się, to znaczy udzielono nam informacji, że jest człowiekiem. Tak, ma duszę z tego fraktala i może być zabrana z tej przestrzeni i żyć z niebieskimi awianami po porozumieniu z reptilianami. Jeśli reptilianie ją wypuszczą, to zrezygnują jakby, to wtedy uda się do tamtej rasy i do tej przestrzeni, tak, która się tworzy, do tego domu, który oni tworzą. A do tego czasu będzie funkcjonowała między wymiarami. Będzie mogła sobie wybierać te wymiary, tak? Czy to jest wybór, że mogą oni być na takim wymiarze, takim, czy tutaj... Wybór, ale jeśli chodzi o klientkę, to tak jakby też mają jakiś tam plan, ale też ta edukacja, jeszcze raz to podkreślę, na pewno zostanie jakby wsadzona w edukację, ten system edukacyjny, ich powiedzmy system. A czego edukacji. Oni uczą w tej swojej tam szkole? Czy? Bo to oni uczą te młode dusze, czyli u nich jest inaczej niż wśród ludzi, tak jak dusze człowieka ludzkie zostały stworzone, czy powstały, zrodziły się w jednym aktem stworzenia, wszystkie jednocześnie. Chociaż niektórzy twierdzą, że są młode dusze, stare dusze, to chyba... To chodzi o te wcielenia. Ile wcieleń, ale jako forma ta energetyczna na poziomie duszy, o tych częstotliwościach powstały jednocześnie i albo się wcielają, albo po prostu są w tej przestrzeni subtelnej. Między tymi wcieleniami funkcjonują. A tutaj są jakby tworzone czy zrodzone, nie wiem jak to nazwać, bo niektórzy odbierają, że tworzone to gdzieś tam w laboratorium, czy i zaczynają istnieć po kolei, tak? Nie wszystkie jednocześnie. I te, które są młodsze, uczą się. I tutaj można powiedzieć młoda dusza, stara dusza i to będzie takie bardzo adekwatne do tego. Tak już całościowo. Czy nasza klientka jak przejdzie do nich, tak, zostanie przyjęta przez nich, będzie traktowana jako młoda dusza, która się dopiero jakby pojawiła. Mimo, że ma 47 chyba wcieleń, tak? Za sobą. Tak. Na ziemi. Więc tutaj z tego jakby z tego punktu widzenia to nie jest młoda dusza. Ale dla nich będzie to taka świeżynka. I będą ją uczyć czego? Czego oni uczą w tej szkole?
Bo to nie jest tak, że akurat wezmą. Właśnie tam jest to, tutaj, o co pani pyta. Tutaj jakby te odpowiedzi, które ja tam widziałam, o których oni chcieli mówić. Dlaczego, o co chodzi z tą duszą? A mogą powiedzieć, czego oni uczą w tej szkole, czego będą uczyć, czego uczyłaby się klientka, gdyby została tam z nimi? Przede wszystkim dostosowania się do warunków panujących w danej przestrzeni. To tak jakby w jaki sposób co robić, czy jak to utrzymać, żeby istnieć w danej przestrzeni. Ale oni istnieją w wielu wymiarach, mogą się Tak, tak, tak. przejawiać To jest w jakby wielu wymiarach, tak? To jest jakby nauka poruszania się po tych wymiarach, dostosowywanie się do danych wymiarów, o tych prawach, które tam wcześniej pani mówiła i jeszcze to budowanie przestrzeni, to jest dla nich Też by istotne. razem z nimi budowała, tak? Tak. Człowiek też jest istotą wielowymiarową i funkcjonuje na wielu wymiarach. W wielu wymiarach, na wielu poziomach. Czy to są te same jakby częstotliwości? Podobne, ale to te same dokładnie jak Czy u to... nas nie. Nie. A tak naprawdę to oni tworzą to miejsce do życia dla siebie, do istnienia, jako odbicie lustrzane. Nie tworzą niczego nowego, tak? Przeczytam kolejne pytanie. Jaka intencja towarzyszyła mojemu zejściu na tę planetę po raz pierwszy? To zapytaj którąś z tych istot, może pierwszą. Czy wie? Wie? Chodzi o wodę. Czystość wody. Co to znaczy? O czystość wody chodzi. To była taka intencja, tak? Tak. Bo była tu czysta woda? Czy utrzymywanie tej czystej wody. Miała Była utrzymywać czysta. czystą wodę? Tak. Wodę jako wodę, taką fizyczną wodę? Tak, czy to jako symbol rzeki. czegoś? Jako rzeki. Jako rzeki, jako fizyczna woda. A w jaki sposób miała to robić? Czy ma to robić? Utrzymywać tą czystość wody? W ogóle dłońmi. Przede wszystkim dłońmi. To później oczywiście zostało zatracone z biegiem wcieleń, ale pierwsze wcielenie dłońmi. Czyli zanurzała dłonie w rzece? Tak. Tak? Tak jakby masować rzekę, jeżeli tak to mogę powiedzieć. Chodzi o wibrację. Miała taką częstotliwość, czy wytwarzała taką częstotliwość, może spokoju, miłości, radości i to przekazywała wodzie? Czy o coś zupełnie innego chodzi? O światło, przekazywać wodzie światło. A czym to światło jest? Pozostałość mocy człowieka wewnętrzna, dusza po prostu, o duszę chodzi. Ta woda się stawała czysta fizycznie, czy czysta Tak. energetycznie? Fizycznie czysta była. Czyli taka intencja towarzyszyła. Czy samodzielnie wybrałam warunki tego wcielenia, tego obecnego? Nie. Nie. A co to znaczy, że nie? Kto jej wybrał? To znaczy, że ktoś, tak? Wybrał te warunki. Czy ktoś pomagał? Podpowiedzi strażników. Przy wcieleniu. Podpowiedzi strażników.
Czy to wszystko? Na to pytanie? Tak. A co miała, czym miała się zajmować w tym wcieleniu? Jakie tu zadanie miała mieć? No, czy nadal utrzymywać czystość wody, czy... Nie, to bo było na już początek. Tyle wcieleń, tak, tak, no, a już teraz nie. Nie. Ja widzę, istoty nie chcę mówić na ten temat. Dobrze. To jeszcze ja takie pytanie usłyszałam. Jak to się stało, że zatraciła tą zdolność rozświetlania wody? Bo ukarano ją za to w jakimś wcieleniu. W pierwszym już wcieleniu została za to ukarana na koniec życia. To była intencja jej, żeby się wcielić. I tak w pierwszym wcieleniu to jeszcze ją nie ukarano, tak? Pozwolono... Już pod koniec została ukarana pierwszego wcielenia. A tego pierwszego wcielenia? Tak, już. Ale jeśli to było w umowie, czy robiła coś ponad to, czy coś więcej jeszcze robiła w tym wcieleniu? W pierwszym wcieleniu. Czy te istoty to wiedzą? Mogą to powiedzieć? One bardziej jakby skupiają się na jakby obecnej, jak to powiedzieć, obecnym stanie czy sytuacji, a nie wędrowaniu tak daleko. To jest coś takiego. Dobrze. Czy wykonywała jakieś konkretne zadanie, kiedy była wcielona w Grecji? Wojownik, który walczy, idzie do góry. A energetyczne, duchowe. Tak, budowanie wiary w jakby w siebie. To A jakby dla taka ogółu? propaganda, tak, taka jakby propaganda wśród ludzi, jakby w społeczeństwie. Tak, podnoszenie ich jakby, nie wiem, własnej wartości, wiary, dodawanie im wiary, skrzydeł, coś takiego. A w jaki sposób to robiła? Czy robił, bo to był wojownik, tak? To był. Tak, tak. Przemowy. Ta mowa po prostu idealna. Mowa idealna, ale do kogo? Do żołnierzy? Nie, 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 do społeczeństwa. Do ludzi. Gdzieś na jakichś wiecach, czy w szkole, czy w rządzie? Nie. Na spotkaniach rodzinnych? Nie. Jak to nazwać? Taką scenę widzę, kiedy ten wojownik stoi na jakichś takich kamieniach i jakby ci ludzie stoją niżej, po prostu do nich tak przemawia w taki sposób. A dlaczego była wojownikiem? I podnosiła, bo to może był jakiś mędrzec albo nie, jakiś to było uczony, przeciwstawianie się jakby no rządom, władzom, rządom. To był bunt, wojownik, buntownik. Te rządy były niekorzystne?
Nie, dlaczego tylko nie, nie było korzystne. Nie Bo były korzystne. dlaczego tylko jakby rządzący mieli mieć wszystko, a reszta nie, nie też chcieli mieć wszystko. Też chcieli być bogaci. Aha, to tak nawoływanie do rewolucji by się dzisiaj powiedziało. Tak. Do przewrotu Tak. politycznego. Czyli tak jakby ujął się za biednymi. Ci, co nie mają, tak? Żyją w niedostatku jakimś. Tak. To taki coach też współczesny. Z jakiego powodu awianie niebiescy wcielali się masowo w Grecji? W starożytnych czasach był program genetyczny realizowany w Grecji. I dlatego trochę tam ich było, ale to jest już dawno zakończone, twierdzą. Łatwiej było się wcielić w Grecji w ciało ludzkie? Po prostu w tamtym miejscu był realizowany program genetyczny, wszystko na temat. Bo oni też sobie nie mogą jakby wybierać i oni jakby też czasami z innymi po prostu współpracowali. Mieli możliwość zejścia tymczasowego, więc skorzystali z tego. Ale to jako ludzie, tak? Wcielali się Tak, w ciało, w ciała ludzkie, tak? Mieli ciała ludzkie. Przez to, że tam ten program genetyczny był realizowany, to było to możliwe? tak. Dobrze. Jest jeszcze tutaj marzenie naszej klientki. Marzy o życiu w świecie prawdziwej obfitości, gdzie własny dom jest prawem, a ludzkość skupiona jest na rozwoju cywilizacji, a nie walce o jej przetrwanie. Czy te istoty mogą w jakiś sposób pomóc w realizacji tego marzenia? Kiwam głową, że nie. Każdy musi zrealizować je sam. Zrealizować sam. I pokazało się to kręcenie. Czy chcieliby jeszcze coś powiedzieć, co jest ważne dla klientki? Już mówili, ale może jeszcze coś jest takiego istotnego. Ja już przeczytałam wszystkie pytania. Już mówię, co mówią, że przeciwstawianie się tak jakby rasie rządzącej ma jakby istotny wpływ na wydarzenia, ale też na historię ludzkości. Wyraźnie to podkreślają. To już nie będę tego komentować, bo to jest jasne. Dobrze. To podziękuj teraz tym istotom za te wszystkie informacje, za to, że chcieli tutaj przybyć. I mogą teraz wrócić do siebie. A ty teraz rozłącz się z częścią subtelną naszej klientki. Całkowicie się rozłącz.